Praca z lękliwymi psami jest trudna. Można wybrać drogę pozytywnego wzmocnienia i miesiącami pracować z psem nad jego strachem. Można też wprowadzić zajęcia z pracy obronnej i stopniowo wzmacniać psychikę psa przez regularne ćwiczenia wzmacniające pewność siebie. Zwiększanie poziomu presji psychicznej i odpowiednie zarządzanie strachem może dać dobry rezultat w relatywnie krótkim czasie. Owczarek niemiecki widoczny na ekranie przepracował w głowie swoje problemy podczas 4 treningów. Teraz należy kontynuować wzmocnienie i stopniowo obciążać psa, aż stanie się pewnym siebie zwierzęciem. Niestety nie każdy pies będzie w stanie dokonać w sobie zmiany w tak krótkim czasie. Tak, to jest jej wygrana. Początek lekcji 3 to dobry znak. Suka zaczęła pracować, a ja mogę bezpiecznie z nią ćwiczyć. Pozbyła się największego lęku w zaledwie 3 godziny. Oczywiście długa droga przed nią, szkolenie należy kontynuować, aby było skuteczne. Nie można się poddawać. U owczarków niemieckich często udaje się przejść ze stanu lęku, strachu, do stanu pracy i ostatecznie przejścia na instynkt łowiecki. Lekcja 1 to obraz psa przerażonego, lękliwego i niechętnego do jakiejkolwiek pracy. Psa, który boi się człowieka, ucieka i unika kontaktu. To jest ten sam pies. Pierwszy trening to sprawdzenie psa oraz jego naturalnych predyspozycji do pracy obronnej. Ocena jego zachowania pod wpływem wywieranej stopniowo presji psychicznej to również ocena umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, czasami trening obronny może pomóc psu odzyskać pewność siebie i zrobić z niego psa obronnego. Psy lękliwe, delikatne i emocjonalnie wyniszczone są w stanie skorzystać z odpowiednio prowadzonego szkolenia, mogą otworzyć się i wrócić do równowagi psychicznej. Motywacja i wola zwyciężania bywa zbawienna dla takich psów. Warto trenować.